Następcą Władysława Łokietka w 1333 roku został jego jedyny syn Kazimierz, który przeszedł do historii z przydomkiem wielki. Królestwo polskie było wtedy w bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej. Na północy znajdował się groźny przeciwnik w postaci państwa krzyżackiego, które za czasów Łokietka zdobyło na Polsce Pomorze Gdańskie i miało ochotę na kolejne tereny. Na południu potężne państwo czeskie, którego władca Jan Luksemburski po Wacławie III miał prawa do korony Polski. Dodatkową osią sporu między obydwoma państwami była sprawa Śląska, który w większości uznawał zwierzchnictwo króla Czech. Sporym zagrożeniem była też znajdująca się na zachodzie marchia brandenburska, która konsekwentnie próbowała powiększyć swoje terytorium kosztem Polski. Jedynym sojusznikiem dla Kazimierza Wielkiego były Węgry. Wynikało to po pierwsze z faktu, że żoną króla Węgier była siostra Kazimierza, po drugie natomiast Czechy rywalizowały z Węgrami o prymat w tej części Europy. Stąd sojusz z Polską był dla Węgier naturalną próbą osłabienia pozycji Czech. W początkowym okresie swojego panowania Kazimierz wykazał się niemałym kunsztem dyplomatycznym, rozbijając niezwykle groźny dla Polski sojusz czesko-krzyżacki. Przypomnijmy tutaj, że wojna Polski z Czechami oraz Zakonem uległa jedynie zawieszeniu w związku ze śmiercią Łokietka. Najpierw Kazimierz, przy wsparciu Węgrów, doprowadził do zjazdu z królem Czech, w trakcie którego Jan Luksemburczyk zrzeka się praw do tronu polskiego za zrzeczenie się przez Kazimierza praw do Śląska oraz gigantyczną kontrybucję pieniężną. W 1340 roku Kazimierz włącza się do rywalizacji o Ruś halicką z której wychodzi zwycięsko. Sukcesy Kazimierza na wschodzie oraz jego sukcesy w walkach z Tatarami powodują, że Krzyżacy również decydują się na rozmowy. W 1343 roku w Kaliszu został zawarty pokój między Krzyżakami a Polską. Na jego mocy zakon zwrócił Polsce Kujawy i Ziemię Dobrzyńską, ale zatrzymuje Pomorze Gdańskie. Kazimierz natomiast zachowuje jednak tytuł pana i dziedzica Pomorza. W konsekwencji swojej polityki zagranicznej Kazimierz powiększył powierzchnię Polski dwukrotnie. Rządy Kazimierza Wielkiego to nie tylko czas błyskotliwej polityki zagranicznej, ale i okres wielkich reform. Doprowadził on do ujednolicenia prawa w całym państwie. Uporządkowano zasady dotyczące wydobycia soli, wyznaczono specjalnego urzędnika, którego zadaniem było dbanie o to, by dochody z kopalni trafiały bezpośrednio do króla. Porządek i bezpieczeństwo wewnątrz kraju sprzyjało rozwojowi handlu. Dodatkowo zjawisko to stymulował Kazimierz, nadając liczne przywileje mieszczanom. Bardzo intensywnie prowadzono również akcję kolonizacyjną, w ramach której na ziemię polskie sprowadzano osadników z Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemców i Żydów. Zaowocowało to powstaniem około 100 nowych miast. Pozyskane środki władca przeznaczał na umocnienie bezpieczeństwa państwa, budując system zamków wzdłuż północnej, południowej oraz zachodniej granicy. Ufortyfikowano również za te środki wiele miast. Kazimierz wiedział, że do sprawnego zarządzania państwem potrzebna jest odpowiednia grupa wykształconych urzędników. W tym celu wielu Polaków wyjeżdżało za granicę, zwłaszcza do Francji czy Włoch, by zdobyć wiedzę na uniwersytetach. Z inicjatywy króla w 1364 roku założono Akademię w Krakowie, czyli pierwszy na ziemiach polskich uniwersytet. Kształcono w nim dyplomatów, lekarzy, prawników oraz duchownych. To działanie doprowadziło do umocnienia się prestiżu Krakowa oraz Królestwa Polskiego w Europie. Potwierdzeniem rosnącej roli Królestwa Polskiego był zorganizowany w 1364 roku w Krakowie zjazd europejskich władców. Uczestniczyli w nim cesarz Niemiec Karol IV, królowie Węgier i Cypru, władcy Austrii oraz Brandenburgii, a także liczni książęta piastowscy. Przedmiotem spotkania było rozstrzygnięcie sporu pomiędzy cesarstwem a Węgrami oraz dyskusja nad tym, jak można przeciwstawić się naporowi tureckiemu. W trakcie zjazdu Kazimierz starał się pokazać zasobność oraz bogactwo kraju. W mieście odbywały się liczne turnieje oraz uczty. Najsłynniejszą z nich zorganizował mieszczanin krakowski Mikołaj Wierzynek. Miała ona pokazać zamożność krakowskiego mieszczaństwa. Kazimierz przez 37 lat swojego panowania w pełni zasłużył sobie na przydomek wielki. We władanie objął państwo otoczone przez wrogów, słabe militarnie oraz ekonomicznie. Kraj, który był przedmiotem polityki innych państw i nie był w stanie kreować własnej polityki. Po swojej śmierci Kazimierz zostawił Polskę jako równorzędnego partnera dla regionalnych mocarstw, czyli Węgier i Czech.